Organizatorzy Suwałki Blues Festiwalu podali szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących podczas plenerowej imprezy zasad, w tym również tych sanitarnych. Według wydanego regulaminu zasady te będą obowiązywały w dwóch lokalizacjach: w Parku Konstytucji 3 Maja, gdzie znajdzie się scena główna, oraz na Placu Marii Konopnickiej przy drugiej z festiwalowych scen. Przed każdą sceną zostanie wytyczony obszar wydarzenia. Na ten teren będzie mogło wejść nie więcej niż 666 osób, przy czym, jak wyraźnie zastrzega organizator, liczba uczestników niezaszczepionych może wynieść maksymalnie 500 osób. O możliwość wejścia uczestnika na teren wydarzenia decyduje kolejność wejść do czasu wejścia uczestnika numer 500. Po wpuszczeniu na wytyczony obszar 500 osoby kolejne 166 osób będzie mogło wejść wyłącznie po okazaniu dowodu pełnego zaszczepienia przeciwko COVID-19. Udowodnienie faktu szczepienia może nastąpić poprzez okazanie unijnego certyfikatu z aplikacji mObywatel lub w postaci wydruku wraz z okazaniem dowodu tożsamości. Wejście na teren wydarzenia możliwe będzie przez wyznaczone wejścia zabezpieczone przez służby ochrony na godzinę przed rozpoczęciem koncertów. Uczestnicy imprezy zobowiązani będą do bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych działających w imieniu organizatora. W wytyczonym obszarze obowiązkowa będzie prawidłowo nałożona maseczka i zachowanie 1,5-metrowego dystansu społecznego. Oznacza to, że jeśli odmówisz założenia tej osłony, na teren wydarzenia po prostu nie wejdziesz. Na terenie, na którym odbywać się będzie wydarzenie, może być użyty system monitoringu, pozwalający na rejestrację za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a w szczególności zachowanie uczestników. Jak podkreśla organizator, osoby niestosujące się do reguł określonych w regulaminie mogą być usunięte z terenu wydarzenia. Co ważne, po zakończeniu każdego koncertu należy opuścić wytyczony obszar.